Witajcie, kochani, witam Was październikowo w czytaniu miesięcznym. Witam Was serdecznie. Pamiętajcie wszyscy, kochani, że są to czytania ogólne. Bierzemy, co rezonuje, co nie rezonuje, zostawiamy dla osób, które mają to usłyszeć. I inna wiadomość jeszcze, pamiętajmy też wszyscy, że są to horoskopy nagrywane w systemie otwartym, a to znaczy, że jak masz sprawdzony kosmogram i wiesz, jakie masz znaki zodiaku w poszczególnych planetach, możesz dowolnie sobie tu poszukiwać informacji z różnych planet w danych znakach zodiaku, jak czujesz po prostu, jak cię intuicja prowadzi po tych materiałach. Tak jest, na końcu, kochani, jak zawsze ogłoszenie wyników loterii niedzieli. Zapraszam serdecznie, kto ma ochotę obejrzeć. Jeżeli brałeś udział, to może jesteś zwycięzcą, tutaj warto sprawdzić. Jeżeli masz ochotę wziąć udział w kolejnym wydaniu loterii niedzieli, już działa, już funkcjonuje, także zapraszam serdecznie każdego. A my zaczynajmy, kochani, już nasze październikowe czytanko. Witam wszystkie osoby spod znaku koziorożca w czytaniu październikowym. Witajcie, kochani, fantastycznie, że jesteście, że wracacie. Zobaczmy najpierw taką kartę główną, kartę, temat główny października. Protection, czyli ochrona. 24, wibracja tutaj. Wdzięczność tutaj jeszcze, zobaczcie, 23-24. Czyli żeby Wam zabrać też. Ochroń swoją wdzięczność. Dla kogoś czuję, że tutaj masz jakby kogoś przy sobie, kto ma zły wpływ na Ciebie, na to, w jaki sposób odbierasz rzeczywistość, to znaczy ta osoba jakby pokazuje ci więcej wad tego świata i tego, co się zadziewa, niż zalet. I gdzieś musisz ochronić tą swoją wdzięczność właśnie i tą umiejętność patrzenia na pozytywne aspekty tej kwestii, związku, świata, co by to nie było. Tak czuję tutaj na sam początek. Okej. Ale oczywiście także, kochani, tutaj jako taką wdzięczność za to, co się ma, za to, co się udało już osiągnąć, za to, co się udało już zrobić, jak najbardziej. No i także ochrona jakaś, czyli trzeba by zabezpieczyć tutaj może siebie, może swoją pracę, może zadbać jakby, prawda, o tą stabilizację, o tą dobrą pozycję swoją, o może tak powiem. I wyrażenie wdzięczności zdecydowanie w tym pomoże. Ok, zobaczmy dalej. Temat ważny, lub powracający, lub nowy, mamy dwa pentakle. Relacje, związki, miłość, pięć kielichów. Sprawy finansowe, zawodowe, trzy buławy. Rada, karta, koła fortuny. No tak, zmień coś. Coś tu by trzeba zmienić i to o 180 stopni, kochani, bo koło fortuny ono zmienia zazwyczaj takimi skokami, prawda? Więc to jest takie 180 stopni zmiany. Dobra, zobaczmy, co na spodzie. Mamy rycerza kielichów i tu rydwan, więc albo coś pędzi bardzo silnie, szybko do Was, albo czas będzie pędził i będziecie się musieli zająć wieloma rzeczami, stąd może tutaj te pentakle, dwa pentakle. Dobra, zobaczmy dalej. Dwa pentakle dla koziorożca. Osiem kielichów. Pięć kielichów dla koziorożca. Dziesięć kielichów. Trzy buławy dla koziorożca. Karta gwiazdy. Koło fortuny dla koziorożca. Sprawiedliwość. I na spodzie mamy kartę siódemki mieczy. Chciała się zabrać też karta pazia kielichów. Dobra, to ja to wezmę, to wiecie, bo te karty razem faktycznie znaczą zupełnie coś innego niż pojedynczo. Ok. Koziorożce, moje kochane, gdzie my tu zaczniemy? To, co już powiedziałam, to już wiecie. Natomiast uwaga, żeby nie bujać za bardzo w obłokach w tym czasie, bo zdecydowanie
możecie wpaść w jakąś niełaskę, ja tu czuję czyjąś, kiedy nie dopełnicie jakby swoich obowiązków, czy to w relacji związku, czy to w sprawach zawodowych, karierowych. Czuję, że tutaj uważaj na to, żeby nie bujać za bardzo w obłokach, bo może ci coś umknąć, czegoś możesz nie zrobić, nie załatwić. Tak jest. Coś tu trzeba ochronić. Tak jak powiedziałam wcześniej, może swoje stanowisko właśnie pracy, może swoje stanowisko w związku. Gdzieś tu coś będzie trzeba o coś zawalczyć i tu jest ktoś jakby, albo pojawia się coś, takie jakby coś, co może zagrozić ci tutaj, prawda? Coś albo ktoś na, coś albo kogoś trzeba tu będzie uważać trochę w październiku. I teraz tak, dwa pentakle i osiem kielichów. Tu by trzeba tak mądrze podejść do swojego życia, do wszystkich swoich obowiązków, poukładać je w priorytetami, co najważniejsze, co mniej ważne, co najmniej ważne i zostawić za sobą to wszystko, co sprawia, że tracisz równowagę i nie masz siły jakby tego wszystkiego ogarniać, bo gdzieś tu widać takie rozedrganie, brak równowagi albo potrzebę poszukiwania tej równowagi. Coś ciebie może wybija z równowagi. Ta decyzja tutaj, pamiętaj, że będzie dalekoterminowa, dalekosiężna w czasie. Będzie mieć długie konsekwencje, więc też dobrze rozważ, prawda, wszystkie za i przeciw. W relacjach, związkach, miłości mamy 5 kielichów i 10 kielichów, czyli jest tu pokazana możliwość przeskoku, pięknego przeskoku, niesamowitego przeskoku, dosłownie o 180 stopni. To jest właśnie to, co tu jest pokazane jako, jako dziesiątkę, czyli koło fortuny. Raz na wozie, raz pod wozem, jak to mówią, prawda? 5 kielichów pod wozem, 10 kielichów na wozie zdecydowanie. 5 kielichów pod wozem, czyli to jest jakby teraz, czyli albo to ty się tak źle czujesz emocjonalnie względem czegoś albo kogoś, albo w jakiejś relacji jest tak słabo, natomiast jest tu pokazane, poszukuj możliwości takich, żeby się to wszystko odmieniło 180 stopni. Jest taka możliwość w tym czasie. Ale tu by trzeba pozwolić sobie na to, żeby zobaczyć tutaj sprawiedliwość w tym i poszukiwać tej równowagi właśnie. Pod każdym względem. Równowaga, balans, sprawiedliwość, partnerstwo. Takie konkretne wyjaśnienie sobie. Jakby miecz prawdy tutaj miał się pojawić między wami, prawda? Tak, to jest jedna rzecz. Może jeszcze zostańmy tutaj, tak. Ewidentnie widać, że jakaś sprawiedliwość przychodzi do koziorożca i coś się bardzo będzie zmieniać dla koziorożca. Szczególnie tutaj czuję w tych obszarach, gdzie koziorożec coś stracił, to tak jakby przychodzi teraz spełnienie, spłata. Może ktoś tutaj był ci coś winien i tutaj jest możliwa jest spłata, tylko uważaj, żeby tu naiwnością nie przywitać tego kogoś, tego czegoś, bo tutaj jakby razem z tym, co idzie, idzie ktoś, kto chciałby tutaj coś zagarnąć tobie, więc tu musisz to ochronić. Uważaj, z kim się czym dzielisz, nawet jeżeli chodzi o to, co mówisz, prawda? Nie podchodź tu naiwnie, szczególnie jeżeli chodzi tu o jakieś jakieś spłaty, więc jakieś pieniądze na pewno, może jakieś dziedzictwo, może jakiś spadek tutaj, a może gdzieś rozwód był i podział jakiegoś majątku, jakiś podział tutaj czuję. I jeżeli przedtem to coś nie szło, nie udawało się to teraz jakby ruszyć może, ale też trzeba uważać tutaj i podchodzić do tego na chłodno, logicznie i też cały czas obserwować, wszystko widzieć jakby, prawda? Nie pozostawiaj tych kwestii formalnych, ważnych osobom żadnym, postronnym na przykład. To jest coś, czym tu tobie by się trzeba zająć. Osobiście jakby doglądać tego, prawda? Żeby właściwie nad tym zapanować, żeby właściwie to ochronić.
Trzy buławy i karta gwiazdy w sprawach zawodowych, karierowych. Widać, że tu są osoby, które szukają czegoś nowego. Pragniecie zmiany, pójść w nowym kierunku. Możecie poczuć w tym miesiącu taką potrzebę właśnie zastanowienia się i przemyślenia, czy to jest mój kierunek, czy to jest to, co mam robić, czy to mnie naprawdę cieszy, a może tutaj coś chcę wprowadzić, może jakąś zmianę i takie poszukiwanie swojego pragnienia jakby na ten temat, w tym obszarze. Tak jest. Jeżeli ktoś z Was jest zdecydowany, żeby pójść coś zmienić, to jest jakby zielone światło tutaj widzę dla Was. Natomiast będzie trzeba mieć na początku dużo wiary i nadziei, że to się uda i odwagi, żeby pójść w tym kierunku. Dla jakich koziorożców tutaj też czuję, zastanów się nad tymi swoimi osiągnięciami do tej pory i czy ty wystarczająco to doceniasz, zauważasz, prawda, to co już udało ci się zrobić. Gwiazda tutaj pokazuje, że coś tu się uda, coś tu jest pomyślnego w tym obszarze. Także te karty dodatkowe tu pokazują, coś tu się uda, coś tu jest, masz możliwości energetyczne, żeby coś ci się tu fajnie udało, zarówno w relacji związku, jak i w życiu zawodowym, karierowym, ale uważaj na tą osobę, która tu, może ktoś pokazuje się jako ktoś taki miły, przyjemny, może pokazywać się troszeczkę jako taki, nie wiem jak to powiedzieć, niedojrzały, no ktoś będzie pokazywał, że nie wie aż tyle, że nie będzie pokazywał swojej wiedzy czy swoich umiejętności, ale ja czuję, że to jest element jakby, to jest strategia, to jest gra tutaj, czyli ten ktoś nie pokazuje siebie w całości, pokazuje grę jakąś. To jest jedna rzecz. Jeszcze jedną rzecz czuję, kochani, nie oceniajcie książki po okładce, nie oceniajcie kogoś po pozorach, czy po pierwszych jakichś zachowaniach. Tutaj lepiej jest dopytać, dowiedzieć się, niż tak rzucić osąd, prawda? Czyli nie osądzaj, zanim się nie dowiesz wszystkiego, prawda, na ten temat. Generalnie czuję, że to jest ciekawy miesiąc, kochani, u Was. Wszystko się może o 180 zmienić stopni. Natomiast musicie być świadomi i przytomni cały czas, skoncentrowani na tym wszystkim i nie pozwól sobie tutaj, koziorożcu, bujać w obłokach. Tu jest potrzebna cała Twoja koncentracja. Koncentracja, świadomość i chęć działania. Tak jest. Dobrze, kochani, tyle. Miesiąc Wam się fajny zapowiada. Uważajcie tylko na tą osobę jakąś taką, nie do końca uczciwą może tutaj, albo na kogoś, kto udaje, że nie wie, prawda? Uważaj też, żeby nie przekazać komuś jakichś poufnych informacji, bo wydaje ci się, że temu komuś można powiedzieć. No nie do końca z tych kart jest pokazane, że ten ktoś to może wykorzystać w niecny sposób, prawda? Więc chroń wszelkie poufne informacje, czy to zawodowe, czy to u siebie prywatne, chroń to, po prostu w tym czasie chroń. Tyle, kochani, życzę Wam wszelkiego spełnienia w tym miesiącu, październiku. Zapraszam do buszowania po kanale, jest dużo fajnych playlist, mamy tygodniówki, gdzie to wszystko jest poszerzone, kto ma ochotę zapraszam. Zapraszam też na anielski przekaz, jest co tydzień z misami tybetańskimi, kto lubi. A dzisiaj mówię Wam już, kochani, do widzenia, do usłyszenia, pa, pa. Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na kolejnym ogłoszeniu wyników Loterii Lili. Tak, już tyle osób, tyle sesji za nami. Bardzo mnie to cieszy, bardzo raduje, że tak chętnie bierzecie udział. W tym miesiącu, we wrześniu, za wrzesień, postanowiłam, kochani, wynagrodzić i odnaleźć, dostrzec te osoby, które na kanale Mistycznym Ogrodzie są z nami już naprawdę bardzo, bardzo długo. I udało mi się znaleźć takie osoby, zarówno na wspieraniu, jak i pośród subskrybentów. Oczywiście jeszcze wspomnę, że aby wygrać, wystarczy być aktywnym, wystarczy być tu na tym Mistycznym Ogrodzie, prawda? Czy też Tarot i Orakle, jak najbardziej też bierzemy pod uwagę.
zarówno kanał, jak i wspieranie właśnie tutaj. Dziękuję Wam, kochani, że wspieracie kanał. Jest to cudowne, jest to wyjątkowe. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. I jak zawsze wysyłam Wam miłość, wysyłam Wam energię światła, energię uzdrowienia i wdzięczności mojej z głębi serduszka za to, że jesteście i tak pomagacie, aby ten kanał się rozwijał w taki fizyczny, namacalny sposób. Jest to cudowne. Dziękuję Wam, kochani. Oczywiście zawsze patrzę też na aktywność na Facebooku, na grupie, na fanpage'u, na Instagramie. Także gdzie macie ochotę, możecie się aktywnie pokazywać. Oczywiście YouTube też jest ważny, bo wtedy widzę, że chcecie wziąć udział w loterii, prawda? Widzę, że też później odnajdziecie to ogłoszenie na końcu miesięcznego horoskopu. Tak, w tym miesiącu, kochani, mamy dwie osoby. Pierwszą spośród grupy wspierającej i oczywiście subskrybentów, jak co miesiąc. I tutaj na uwagę naszą musi wejść jakby osoba, która jest, słuchajcie, zarówno na kanale, jak i na tym wspieraniu od początku istnienia tego wspierania, od samego początku praktycznie. Jest to cudowna osoba, którą znam osobiście. Pozdrawiam Ciebie z serduszka, serdecznie. I tutaj mam nadzieję, że ta nagroda ucieszy Ciebie i uraduje. I osobą, która wygrywa na wspieraniu, ale też jako subskrybentka i nasza, jak to nazwać? Członkini naszego ogrodu, mistycznego ogrodu, od samego początku, słuchajcie, od ponad 2 lat. I tutaj wygraną jest pani Monika Czernecka. Dziękuję Ci, kochana, że tak długo z nami jesteś. Dziękuję Ci za wsparcie. Dziękuję Ci za serduszko, Twoje kochane. Dziękuję Ci za Twoje rady, za Twoje podpowiedzi. Dziękuję, że jesteś. I dziękuję, że jesteś zarówno na Mistycznym Ogrodzie, jak i na Facebooku, jak i na wspieraniu. Dziękuję, kochana. To jest taka ode mnie drobna nagroda, jakby dla ciebie podziękowanie za to twoje serduszko, które tak pięknie mi okazujesz. Monika Czernecka, napisz do mnie, proszę. Umówimy się na naszą sesję, na nasze spotkanko. Gratulujemy serdecznie Monice. I teraz, kochani, nagroda 30 minut także dla osób, które są subskrybentami Mistycznego Ogrodu Tarot i Oracle. Jest to osoba, którą tutaj wybrałam, która jest bardzo, bardzo długo. Jest z nami praktycznie od początku istnienia Mistycznego Ogrodu. Jest aktywna zarówno na Mistycznym Ogrodzie na YouTubie, jak i jest aktywna także na Facebooku, na grupie, na fanpage'u. W związku z tym, no nie mogło umknąć mojej uwadze ta aktywność i to imię i nazwisko, które cały czas gdzieś się przewija od lat już, kochani, ponad 2. Dlatego nagroda Loterii Lilii za wrzesień 2022 dla osoby subskrybującej trafia do pani Edyty Kasperek. Tak, gratulujemy serdecznie. Zapraszamy, zapraszam, napisz proszę na maila. Maile będą podane oczywiście tutaj na ekranie, poniżej też wideo. Także zawsze są moje maile. Napisz, że jesteś osobą wygraną za wrzesień w Loterii Lilii i umówimy się także na odbiór, twój odbiór nagrody 30 minut spotkania ze mną. Gratuluję naszym zwyciężczyniom za wrzesień i oczywiście zachęcam Was, kochani, do udziału w loterii, gdzie każdy może wygrać, każdy. Ja zawsze idę za głosem intuicji wewnętrznej, za głosem serca, za głosem duszy mojej, w którym kierunku mnie pociągnie. Jeżeli jesteś osobą aktywną, jeżeli jesteś dłużej na kanale, zacznij być osobą aktywną, żebym mogła Cię dostrzec, żebym mogła zauważyć, że chcesz też wziąć udział w tej loterii. Zapraszam, naprawdę warto, kochani, jeżeli tylko macie jakieś pytanie, macie jakieś kwestie do poruszenia ze mną, warto
zagrać tej loterii. Utulam Was z całej siły i do usłyszenia w kolejnych ogłoszeniach, w kolejnych miesiącach. Natomiast oczywiście zapraszam Was także do buszowania po kanale i przeglądania tych wiadomości, informacji, które tam dla nas są pozostawione. Utulam Was bardzo mocno. Dziękuję, że jesteście kochani. Ten mistyczny ogród bardzo, bardzo, bardzo mnie cieszy. Utulam jeszcze raz. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego dla każdego Ciebie. Do usłyszenia.